Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w środę 7 sierpnia. Zapraszam na Jawor Express. W dzisiejszych czasach oszuści wykorzystują coraz to skuteczniejsze i kreatywne sposoby, aby zdobyć pieniądze. W internecie możemy przeczytać o metodzie na wnuczka, lekarza czy internetową miłość. Szczególnie w grupie ryzyka znajdują się osoby starsze, które nie są świadome takich zagrożeń i bardzo łatwo wierzą oszustom. Jak chronić się przed utratą pieniędzy? O tym mówi Jacek Sowa z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Każdy z nas ma wpływ na swoje bezpieczeństwo, szczególnie w obecnych czasach, kiedy oszuści naciągają nas, wykorzystują nasze dobre serce, czasami też niestety chęć pomagania bez zastanowienia. Wyłudzanie pieniędzy na różną legendę pod różnym pozorem to wciąż metody działania sprawców. W Jaworznie, ale i w całej Polsce. Pamiętajmy o tym bezpieczeństwie swoim własnym właśnie w kontekście takich zachowań, jak możliwość weryfikowania, czy dana osoba, która się do nas zgłasza, która do nas dzwoni pod jakąkolwiek legendą, jest tą osobą, za którą się podaje, czy członka rodziny, czy przedstawiciela danej instytucji. Nie bądźmy zbyt łatwowierni. Wszystko leży tak naprawdę w naszych rękach i od nas w pierwszej kolejności zależy to, czy padniemy ofiarą tych oszustów. Zawsze możemy próbować weryfikować, czy dany oszust, który się podszywa pod członka rodziny, pod przedstawiciela jakiejś instytucji, jest tym, za kogo się podaje. Wystarczy to na zasadzie telefonu zwrotnego do syna, do córki, bądź na policję, gdziekolwiek, skądkolwiek taka osoba mówi, że do nas dzwoni. Te podstawowe elementy to klucz do naszego bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to też chciałbym zaapelować i przypomnieć dzieciom tych osób starszych, naszych seniorów. Te dzieci to najczęściej osoby już dorosłe, pełnoletnie, które mają świadomość zagrożeń, jakie czyhają, jeżeli chodzi o ich rodziców. W rozmowach o uczulanie, o przypominanie, mimo tego, że te tematy są nagłaśniane, mimo tego, że o tych tematach się często mówi, sprawcy wciąż wracają do tych schematów, wciąż działają, tylko dlatego, że wciąż ktoś trafia się, kto da pieniądze, ktoś, kto padnie ofiarą ich przestępczej działalności. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie realizuje program Tarcza, w ramach którego prowadzonych jest szereg działań edukacyjnych i profilaktycznych, które mają poprawić bezpieczeństwo wśród mieszkańców Jaworzna. W ramach programu Tarcza jest szereg komponentów skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców Jaworzna. Jedną z nich, tą szczególną, właśnie są seniorzy. Przy różnych okazjach, tam gdzie seniorzy się spotykają, tam gdzie spędzają wolny czas, jesteśmy my jako miasto, jako Wydział Zarządzania Kryzysowego, świetlice środowiskowe, Senior Plus, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam, gdzie mamy możliwość dotarcia do seniorów, tam na bieżąco staramy się informować o tym, jakie zagrożenia czyhają na tych naszych najstarszych mieszkańców Jaworzna, ponieważ jak się okazuje, przypominanie jest kwestią najważniejszą, bo czasami też z jakichś powodów zapominamy o tym, że możemy paść ofiarą nieuczciwości innych ludzi. Dzięki temu, że w ten sposób staramy się dotrzeć do mieszkańców Jaworzna, mamy nadzieję, że choć w części ta wiedza jest rozpowszechniona wśród nich i jest tym czymś, co zapobiega przestępczej działalności nieuczciwych ludzi. 6 sierpnia na obwodnicy północnej w Jaworznie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch aut osobowych. Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło na obwodnicy północnej w Jaworznie. Dwa samochody osobowe marki Skoda i Fiat w wyniku kolizji drogowej znalazły się w rowie. Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 sierpnia po godzinie 11. 66-letni mieszkaniec Jaworzna poruszający się pojazdem marki Skoda jechał za pojazdem marki Fiat, którym kierowała 41-letnia mieszkanka Sosnowca. 66-latek podjął manewr wyprzedzania i w jego trakcie kobieta, nie zachowując należytej ostrożności, wykonała manewr skrętu w lewo. W jego wyniku doszło do zderzenia bocznego, a jego siła była tak duża, że auto kobiety dachowało. Na miejsce zostały zadysponowane 3 zastępy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Strażacy niezwłocznie po dotarciu na miejsce udali się do poszkodowanej kobiety. 66-latkowi nic się nie stało. Strażacy udzielili mieszkańcy Sosnowca niezbędnej pierwszej pomocy do przyjazdu pogotowia. Po dotarciu ratowników medycznych na miejsce kobieta została zabrana do szpitala w celu wykonania badań. Na miejscu zdarzenia obecne były także 2 patrole Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz Straż Miejska. Droga była nieprzejezdna przez około 1,5 godziny.
Policjanci ukarali kobietę mandatem karnym w wysokości 200 zł. W minioną sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Jaworznie odbył się oświęcimski wieczór walk. W 22 walkach mogliśmy zobaczyć także reprezentantów naszego miasta. W ubiegłą sobotę sporty walki zawitały do Jaworzna, a to za sprawą drugiej edycji oświęcimskiego wieczoru walk, który odbył się na hali widowiskowo-sportowej w Jaworznie. Wydarzenie to zgromadziło wiele kibiców, którzy wypełnili halę. Podczas 22 walk można było zobaczyć 44 zawodników, w tym 3 mieszkańców Jaworzna. Jak im poszło? Pierwszym jaworznianinem, który wystąpił podczas wieczoru walk, był 19-letni Filip Kras. Jego przeciwnikiem był Rafał Płonka, z którym zmierzył się w formule MMA i wadze 66 kg. Niestety, ale młodemu jaworznianinowi nie udało się pokonać swojego przeciwnika. Kolejnego mieszkańca Jaworzna mogliśmy zobaczyć w walce numer 11 i był nim Przemysław Siedliński, który zmierzył się w boksie i wadze 92 kg z Sewerynem Piechaczkiem. Podczas tej walki padł pierwszy w historii federacji remis. Z karty numer 2 i w walce numer 5 zobaczyliśmy Szymona Łapę, który niestety przegrał z Kacpem Regułą. 8 organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego JST różnych szczebli zgłosiło postulaty zmian do projektu nowej ustawy o dochodach samorządów, który Ministerstwo Finansów zaprezentowało kilka tygodni temu. Choć resort konsultował nowe przepisy ze stroną samorządową w trakcie prac nad projektem, ta zgłosiła swoje zastrzeżenia do zaprezentowanych rozwiązań. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, to budżety gmin ogólnie, wszystkich w Polsce, ale też gmin wiejskich, zostały bardzo mocno rozchwiane przez zmiany, które były wprowadzane, szczególnie od roku 2019. Zabolała mocno ta zmiana, która była w 2019, później w 2021. To się wydarzyło po raz pierwszy w historii ponad 30 lat samorządów, żeby strona rządowa zmieniała sytuację finansową w trakcie roku budżetowego. Sytuację finansową oczywiście jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie, jeżeli chodzi o rok 2024, to wiele gmin zgłasza nam problemy finansowe z wydatkami bieżącymi. Wiele gmin mówi o tym, że nie ma na 100% zbilansowanych środków na funkcjonowanie oświaty, ale też na inne wydatki bieżące, na energię, na ogrzewanie obiektów, na wynagrodzenia. Pracujemy jeszcze ciągle na starej ustawie o finansach publicznych. Aktualnie trwają prace nad nową ustawą i w związku z tym, że w latach 2021-2023 strona rządowa zasilała w drugim półroczu, przeważnie w czwartym kwartale, środkami dodatkowymi udziałami w podatku PIT bądź dodatkową subwencją. W związku z tym, jako wszystkie korporacje samorządowe, w tym roku oczekujemy też takiego wsparcia. Środki, o które wnioskujemy jako Związek Gmin Wiejskich, zasilenie jeszcze w tym roku z budżetu państwa, budżetów samorządów terytorialnych są bardzo pilne, dlatego że bez tego zasilenia wiele gmin będzie miało problem ze zbilansowaniem budżetów, z realizacją wydatków bieżących, ale też z realizacją wynagrodzeń. Ta największa luka jest na pewno na finansowaniu zadań oświatowych. Na inwestycje zawsze brakuje wkładu własnego. Jest wiele gmin takich, które nie mają w tej chwili żadnych możliwości wkładu własnego, dlatego że w ich budżetach wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące. Nie ma nadwyżki operacyjnej i nie ma tych środków. Trzeba się posiłkować kredytami, które w tej chwili w ostatnich latach w związku ze wzrostem inflacji są dosyć drogie też w obsłudze, ale innego wyjścia nie ma. Jeżeli udaje się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, to warto nawet posiłkować się tym kredytem, żeby zrealizować zadanie. Ja zawsze powtarzam, szybciej zrealizowane zadanie, szybciej mieszkańcy mogą z tego korzystać, ale też tańsze zadanie, dlatego że czekać, oszczędzać i realizować to za 3-4 lata przy tak wysokiej w tej chwili inflacji nie ma żadnego sensu, dlatego że to samo zadanie po kilku latach może kosztować jeszcze raz tyle. Na zakończenie zapraszam Państwa w świat przyrody według przyrodnika Piotra Grzegorzka. W czwartym epizodzie poznamy stokłosę miękką. Bromus hordaceus z rodziny wiechlinowatych poace. To po prostu trawa. Kiedyśmy się poznali nieco ponad pół wieku temu, u zarania mojej przygody z botaniką nosiła łacińską nazwę Bromus mollis. Nasza bohaterka jest trawą kępkową. Wszystkie jej części są gęsto, aksamitnie owłosione, a pochwa liściowa
przede wszystkim. Nawet kiedy nie kwitnie, trudno pomylić ją z innym gatunkiem trawy. Ewentualnie rozważałbym kłosówkę wełnistą, która kiedyś pojawi się w tym cyklu. Nasza bohaterka posiada kłoski złożone z licznych kwiatów, skupione w jajowatą wiechę, zwykle gęstą. Większość jej gałązek jest krótsza od kłosków. To gatunek bardzo pospolity w Polsce. Wyrasta na łąkach z mało zwartą darnią. Pojawia się na miedzach, przydrożach oraz terenach ruderalnych. Ma pewne, ale ograniczone zastosowanie jako roślina pastewna. Wśród traw z tej grupy to taki gorszy sort, ale bez przesady. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Ekspresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia już jutro.